Witam Państwa w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Pod Słowiańskim Słońcem. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jurek Tyc. Pan Jurek Tyc jest szefem Stowarzyszenia Kursk. Proszę, witam Cię Jurku, przedstaw się. Witam serdecznie, Jurek Tyc, no, przewodniczący Stowarzyszenia Kursk. Pod takim nazwaniem mnie większość ludzi zna, reprezentuje tę organizację. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję za zaproszenie. Zacznę może od pytania, skąd u Ciebie wziął się taki pomysł, czym w ogóle się zajmowało się stowarzyszenie, z czym zajmuje się Stowarzyszenie Kurs? Bo może nie wszyscy jeszcze to wiedzą. No, powiedz coś o tym stowarzyszeniu, bo mi się wydaje, że właśnie przedstawienie, czym zajmuje się to stowarzyszenie, jakie jest jego zadanie, będzie niezwykle ważne w dalszej części naszej rozmowy. Słuchaj, no ja od dziecka interesowałem się historią. Tak jestem wychowany. Rodzina moja wiele mi opowiadała o wojnie, zwłaszcza mama. Jestem wychowany na prawdzie historycznej. Jestem wychowany na faktach historycznych, które potwierdzają wyzwolenie naszej ojczyzny przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie. To są moje przekonania, które się nigdy nie zmienią. Nie widzę takiego powodu. I kiedy poczułem, że w Polsce ta prawda historyczna zaczyna być obiektem przeróbki, falsyfikacja, to dopiero były lata, początek lat 2000, 2006, 2007, 2008 rok, pomyślałem, że trzeba coś robić i przyszło mi do głowy, żeby zarejestrować organizację. Organizacja od samego początku miała przeciwdziałać wszelkim próbom falsyfikacji, fałszowania historii. Wtedy jeszcze w 2008 roku, kiedy organizację zakładałem, a to było 16 lat temu, ta sytuacja geopolityczna, relacje na oficjalnym poziomie Polski i Rosji były zdecydowanie inne, były zdecydowanie lepsze. To są lata właściwie najlepsze, jakie pamiętam, między naszymi krajami. No, w tych latach, w XXI wieku, przecież wtedy tworzono plan, projekt bezwizowego przekraczania granicy między Polską a Kaliningradzkim obwodem. Ten projekt przecież był promowany przez obecnie rządzących, przez Sikorskiego Radosława, wtedy ministra spraw zagranicznych. I doskonały projekt. Były przecież plany, żeby Rosję w ogóle zwolnić z obowiązku wizowego. Więc ten początek funkcjonowania Stowarzyszenia Kurs był znacznie inny niż ten, w jaki znaleźliśmy się w 2023-2024 roku. Ja od początku pracy w tym stowarzyszeniu nastawiony byłem na kultywowanie pamięci o żołnierzach radzieckich, o polskich żołnierzach. Było to całkowicie oddalone, wolne od polityki stowarzyszenie. Ale niestety, chociaż tą politykę nigdy się nie pchałem, nigdy nie kandydowałem, nigdy nie potrzebowałem żadnych stanowisk politycznych, ta polityka z czasem zaczęła dotykać i mnie. W związku z tą sytuacją, która się pogarszała z przyjściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, gdzie od razu zlikwidowano bezwizowy ruch między Kaliningradem a moim województwem warmińsko-mazurskim, kiedy panowie rządzący uznali, że obowiązującą filozofią dla naszego kraju będzie rusofobia, antyrosyjskość. No oczywiście i Stowarzyszenie Kursk znalazło się pod ciężkim ostrzałem. Ostrzałem, rozumiem przez te słowa, oczywiście wszelkiego rodzaju sytuacje, które nawet groźne, które powodowały, że spotykała mnie i moich bliskich, a także moich współpracowników, wolontariuszy, spotykało wiele nieprzyjemności, nawet rzeczy, które powiedziałbym, nazwałbym nieszczęściem. Jak inaczej można nazwać to, co się wydarzyło w 2018 roku, kiedy zdecydowano, żeby ze Stowarzyszeniem Kurs ostatecznie się rozprawić.
i nasze służby, z tego co ja rozumiem, a przecież jako były wojskowy policjant dużo rozumiem, postanowiono, że odetną mi wszystkie kontakty, wypędzą albo zamkną wszystkich moich wolontariuszy, jednocześnie mnie osobiście nie dotykając, nie robiąc mi osobiście żadnej bezpośredniej krzywdy, bo ja nigdy nie byłem zatrzymany w 18 roku. Uderzono tylko w moich bliskich, w tym moją małżonkę, wtedy jeszcze narzeczoną, obywatelkę Federacji Rosyjskiej. Uderzono w wolontariuszy, przecież 17 maja 18 roku to dzień hańby polskich służb specjalnych kierowanych wtedy, nadzorowanych przez obywatela Kamińskiego, Mariusza. To dzień hańby wielu ludzi, którzy podpisali się pod wnioskami prowadzącymi do zatrzymania i wygnania z Polski obywateli Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, którzy nie mieli polskich paszportów, a jedynym ich grzechem było to, że pomagali Jerzemu Tycowi sprzątać groby swoich przodków byłych. Także ja przyszedłem ogromnie, dużo złego spotkało mnie. Jak inaczej nazwać, Paweł, sytuację, gdy bezprawnie latają drony nad moim domem. Później przedstawiane jest to w głównym programie, bodajże drugim. W godzinach doskonałej oglądalności. Pokazywane jest z komentarzem strasznym Jerzego Tyca, żyjącego za pieniądze Putina. Jak inaczej nazwać? A jak to wszystko przetrwać? A wszystko musiałem przetrwać. Moją małżonkę wyrwano mi praktycznie z rąk. Ja byłem 16 czy 15, wyobraź sobie, maja. Ja występowałem w ONZ-cie. W ONZ-cie reprezentowałem moją ojczyznę, moje stowarzyszenie reprezentowałem na forum antyfaszystowskim. Była ze mną moja narzeczona w charakterze zupełnie prywatnym. Po przybyciu do Polski za dwa dni napadło na nas ABW i Straż Graniczna. Inaczej tego nie nazwę. Zabrali dziewczynę nie wiadomo dokąd. Dziewczyna, która przyjechała, jak mi opowiadała, w przekonaniu do demokratycznego kraju, nagle okazuje się, że jest w jakimś ośrodku dla zatrzymanych. Za dwa dni została aresztowana przez sąd polski, demokratyczny, z jakimiś tam w sprawie dotyczącej szpiegostwa i terroryzmu. Paweł, dwoje małych dzieci w Rosji, a ona w Polsce zamknięta za co? A ta biedna Kasia Cywilska w tym samym czasie, bo to wiecie, akcja skoordynowana, to są ogromne pieniądze i środki przeznaczone na rozbicie takiej szajki. W tym samym czasie Kasia Cywilska w Krakowie zatrzymana. Kasię tego samego dnia wyrzucili z Polski, a w Polsce została jej mała córeczka. Jej miała chyba 10 lat, albo 11, Stasia. To ta Stasia przysłała mi po 22 SMS-a treści: wujku, czy nie wiesz, gdzie jest moja mama? Za tego SMS-a ja już wtedy powiedziałem, że wszyscy, którzy są winni, którzy zorganizowali tą akcję haniebną, wszyscy za to odpowiedzą. Wszyscy za to odpowiedzą, Paweł, którzy podpisali się pod tym, co spotkało mnie, moich bliskich i moich towarzyszy, moich wolontariuszy, Bogu ducha winnych. To w tym brała udział policja, Straż Graniczna, nasze dzienne ABW. I kto tam jeszcze nie brał udziału, żeby napaść zupełnie bezbronnych ludzi, zupełnie bezbronnych, zupełnie niewinnych, ze strasznymi zarzutami o szpiegostwie. Także ta moja idea bez nieupolitycznionego działania, ona się nie udała. Bo tak czy inaczej mnie sprowadzono oficjalnie do roli agenta rosyjskiego. Nikt nie zwracał uwagi na moją szlachetną działalność, która przecież jest zgodna całkowicie z polskim prawem i z polskimi umowami międzynarodowymi. Ja wszystkie pomniki, groby, cmentarze remontowałem na legalnie zebrane pieniądze i zawsze na podstawie pozwolenia, bo inaczej się nie da w Polsce. Ale to nie miało znaczenia. Ważne było to, że ja jeżdżę do Rosji, mam tam małżonkę, że ja
remontuje pomniki tych żołnierzy, których pomników w Polsce być nie powinno. A ja się z tym nie zgadzam i nigdy się z tym nie zgodzę. Więc ja, mimo to, że praktycznie zmuszono mnie do wyjechania z Polski, nie miałem tam możliwości działać. Sam byłem zatrzymany. 8 miesięcy mnie w Polsce trzymano, no na szczęście nie w areszcie, ale zabrano mi paszport, przeszukiwano mieszkania moje, moich bliskich, nie wiadomo czemu. Zabrano mi 6 worków dokumentów i tak dalej. Ja przeszedłem bardzo wiele, żeby powiedzieć, że nie stchórzyłem i swoje pozycje utrzymałem i nie mam zamiaru nic zmieniać. Teraz mieszkam w Federacji Rosyjskiej, pracuję, mamy tu z żoną mieszkanie. Niedawno kupiłem piękny kawałek ziemi ze starym domem drewnianym, o którym zawsze marzyłem i jest mi dobrze, ale mój kraj to jest Polska. Wrócę tam i liczę na to, że w końcu w Polsce, skoro jednak jestem upolityczniony, to liczę na to, że w Polsce wyrośnie siła polityczna, która potrafi za 3 lata, czy tam 3,5 roku odsunąć od władzy wszystkich, którzy w tej chwili zajmują miejsca w Sejmie. Jeśli już mówimy o tej polityce nieszczęsnej, bo inaczej nie można, postępowanie lewicowych, tak zwanych środowisk uważam za wielką zdradę, obwiniam ich o wszystko, co się wydarzyło złego w Polsce, w tym o nieszczęścia mojej rodziny. To taki wstęp. Wszystko to, co powiedziałeś, to jakby jakaś fabuła jakiegoś sensacyjnego filmu szpiegowskiego, aż trudno w to uwierzyć, że to może się wydarzyć w teoretycznie demokratycznym kraju, które tyle mówi o wolności słowa, przekonań, a tu okazuje się, że tak niewinna działalność, jak ta działalność, którą ty się zajmowałeś z Stowarzyszeniem Kursk, może spowodować nawet oskarżenia o terroryzm, bo tak, z jednej tu mamy, tak jak wspomniałeś, Kasię Cywilską, z którą również prowadziłem wywiad, mamy też wspólną znajomą, która mieszka w tej chwili tutaj w Mińsku i też opowiadała mi o swoich problemach, jakie wynikły właśnie z jej działalności na rzecz Stowarzyszenia Kursk. Chciałoby się, powiem szczerze, aż zażartować, że koniec końców poznałem, że tak powiem, herszta tej organizacji terrorystycznej, że tak powiem, ale no w tym momencie, po tym, co powiedziałeś, to aż tak, no nie wiem, czy można z tego się śmiać, bo tam naprawdę to jest wielka tragedia, bo no okej, okay, jest to jakaś kpina z urzędów, z tej pseudosprawiedliwości w Polsce, no bo to jest parodia po prostu, to co się wydarzyło, no ale jednak ta tragedia ludzka, która się za tym wszystkim kryje, za tymi bezdusznymi decyzjami urzędników, to no nie jest to powodem do śmiechu. Jak dalej, że tak powiem, jak czułeś się po tym wszystkim dalej będąc w Polsce, kiedy twoją żonę wywieziono z Polski, bo tak jak powiedziałeś, to było w maju 18 maja czy 17 2018 roku, a ty jeszcze przez 8 miesięcy tak byłeś pozbawiony paszportu, czyli całkowicie byłeś pozbawiony możliwości zobaczenia się z małżonką. Ja sądzę nawet, że biorąc pod uwagę te wszystkie historie, które działy się w Polsce, jak aresztowanie Mateusza Piskorskiego, i to, co przydarzyło się innym osobom z Kurska, no ja myślę, że na pewno musiałeś się obawiać, gdzieś tam z tyłu głowy miałeś taką myśl, że może któregoś dnia i ciebie spotka taki los, że nie wiem, ABW zatrzyma cię na ulicy i trafisz do aresztu. Słuchaj, Paweł, to było tak. Zabrali Annę, a ja wróciłem do domu. Nikt ode mnie nic nie chciał. Nie mogłem nawiązać kontaktu z nią. Nikt nie wiedział, gdzie ona jest. Przez 4 dni Straż Graniczna nie odpowiadała nawet na pytania rodziny, która dzwoniła z Rosji. Nikt nie wiedział, gdzie jest Anka. Dopiero po 4 czy 5 dniach przedstawiciel konsulatu w Krakowie dowiedział się, że jest ona w ośrodku dla zatrzymanych w Przemyślu. Ja każdego dnia czekałem. O 5 rano budziłem się,
żeby być gotowym o 6 rano, bo panowie przychodzą o 6, byłem gotowy do drogi. Ale nikt po mnie nie przyszedł. Pojawił się bodajże miesiąc później program Niespełna rozumu osoby, jak ona się nazywa, śledcza Anita, jakoś tak. I o tym, czym zajmuje się Jerzy Tyc, jak wspaniale żyje. Były tam wypowiedzi różnych działaczy, którzy mówili, że ja za każdą konferencję, jaką w Polsce organizuję, dostaję 11 tysięcy dolarów z Rosji. Rozumiesz? Więc i to wszystko było na głównym programie. Wszystko słyszała moja rodzina, wszystko słyszeli moi znajomi i tak dalej. Wszystko to było przygotowane po to, żebym ja spanikował i uciekł. W prasie, w mediach pojawiały się pytania do ABW. Dlaczego Jerzy Tyc jeszcze jest na wolności? Ja byłem pod niezwykle silnym stresem. Ja byłem pokazany jako wróg publiczny numer jeden. Ja, prosty człowiek z małej miejscowości Sormówka, przy czym żołnierz polski, byłem przedstawiony jako najgorsze zło. Ja dostawałem takie nie tyle komentarze, ile groźby, wyzwiska na Facebook, na wszystkie możliwe środki, dzwoniono do mnie, wyzywając od zdrajców. I ja to wszystko musiałem przeżyć, Paweł, i ja to wszystko przeżyłem. To, o czym powiedziałem 8 miesięcy, zdarzyło się w 2022 roku. To jest świeża sprawa, która bezpośrednio spowodowała moją decyzję o czasowym pozostawieniu mojej ukochanej ojczyzny Polski. W 2022 roku, w lipcu, zorganizowałem imprezę poświęconą kolejnej rocznicy przyjęcia przysięgi przez naszą dywizję kościuszkowską w Tylcach nad Oką, w Odezanskim województwie w Rosji. Już wtedy powiedziałem tam uczestnikom moim, że przypuszczam, że tego mi w Polsce nie darują. Bo wiadomo, w 2022 roku zaczęła się Ukraina. Praktycznie napięcie między Polską a Rosją ogromne na szczeblu dyplomatycznym i takie działania oczywiście nie zostały mi zapomniane. Przyjechałem do Polski 22 lipca, czekała na mnie smutna ekipa w Olsztynie. Pokazali dokument, z którego wynikało, że w Warszawie prowadzone jest śledztwo w sprawie szpiegostwa i w ramach tego śledztwa oni mnie teraz tutaj zabierają do samochodu, mają prawo, obowiązek przeszukać mnie i wszystko, co ze mną związane. I tak zabrali mnie z tego dworca do samochodu, rozebrali w Olsztynie na dworcu. Wszystko, co mogli, zabrali i później pojechaliśmy do mojego domu. Oczywiście przeszukania w tym czasie, nie wiem dlaczego, przeszukania u moich bliskich, u brata, u siostry, u dwóch braci. Także kolejna skoordynowana akcja na wysokim poziomie panów z ABW, kierowanych przez prokuratora krajowego, Paweł. A ja przecież nic nie zrobiłem. Ja uczciłem pamięć naszych żołnierzy, ogólnie przyznawanych w Polsce związane z nimi imprezy są prowadzone z udziałem Wojska Polskiego, współczesnego, więc wszystko to, jak widzisz, podyktowane było tylko tą nieszczęsną polityką. Agent Jerzy Tyc musiał po prostu być uciszony. I w dużym stopniu im się to udało, bo zatrzymali mi paszport na 8 miesięcy. Moja małżonka zakaz wjazdu do Polski na 5 lat, więc praktycznie ukradli mi z mojego małżeństwa 8 miesięcy. Po 8 miesiącach dopiero dostałem paszport, w międzyczasie wszystkie kwity i pojechałem do Rosji. Wszyscy mówili, nie przyjeżdżaj więcej do Polski, ale ja bardzo za tym krajem tęsknię. Mam tam swoją ziemię, sad posadziłem. Jest mi bardzo ciężko, nie mogąc do Polski jeździć, a nie mam w tej chwili tam po co jechać, bo nie wiem, co tam się dzieje w mojej sprawie. Nie mam też ochoty siąść we więzieniu i siedzieć, jak siedział Mateusz, czy jak siedzi teraz Janusz. Robić komuś satysfakcji i nabijać punktów i dawać możliwości do zdobywania gwiazdek na pagonach.
A te gwiazdki też nie przypadkowo wspominam, bo osoba, która zawnioskowała w 18 roku całą tą akcję, a był to dyrektor ABW w Katowicach, podpisywał dokument jako podpułkownik, a później awansował do Warszawy już jako pułkownik, więc ja sobie mogę tylko wyobrazić, jakie to są teczki na mój temat i jak chłopaki robią kasę i jak chodzili po pieniądze i wyróżnienia za rozbicie szpiegowskiej szajki kierowane przez Jerzego Tyca. Więc jest to wszystko ogromny absurd, ale on realnie działał i realnie spowodował, że w tej chwili mnie w Polsce nie ma. I te 8 miesięcy to się wydarzyło w 2022 roku. Później wróciłem do kraju, znowu telefony z ABW. Proszę się stawić i już nie pojechałem. I teraz nie mam zamiaru tam wracać. Rząd, który w tej chwili powstał, miałem nadzieję, że będzie spowoduje jakąś odwilż. Niestety jest odwrotnie. Jest to wrogi dla mnie rząd, jest to wrogi dla mnie parlament. Są to ludzie, którzy w mojej ocenie prowadzą nasz kraj do nieszczęścia. Nie mam tam nic do roboty. Nie mam też bliskich, którzy z nim rozmawiają i nie mam też znajomych, którzy chcieliby w jakiś sposób głębszy, bardziej zaangażować się w moje prace, a ja też na nikogo nie naciskam. Już dużo ludzi ucierpiało tylko dlatego, że chcieli pomóc Jerzemu Tycowi te nieszczęsne pomniki chronić. Więc tak to wygląda. Czy była też jakaś oficjalna decyzja ze strony władz, ja nazywam je polskojęzycznymi, która, że tak powiem, zamknęła konkretnie działalność stowarzyszenia, że zabroniła już, powiedzmy, funkcjonować temu stowarzyszeniu? Nie, nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Były tylko kontrole Urzędu Skarbowego, liczne, były organu nadzorczego, czyli starosty. No oczywiście, totalna kontrola ABW, bo wszystko, co było w postaci papierowej i wszystkie tak zwane nośniki zostały zabrane, 8 miesięcy sprawdzane, więc ta kontrola w rzeczy samej to ja za nią dziękuję, bo po tej kontroli to już która spowodowała, że jednak nie zostałem oskarżony o szpiegostwo, nie miałem żadnego zarzutu szpiegowskiego, to ta kontrola spowodowała, że gdyby jestem oczyszczony, także po części panu Skrzypkowi, pułkownikowi, prokuratorowi mogę za to podziękować. Ale Stowarzyszenie Kursk oficjalnie funkcjonuje. Stowarzyszenie Kursk ma swoje konto bankowe. Od czasu do czasu wysyłam jakieś pismo, kiedy już nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. Tam staram się obronić taki czy inny pomnik, takie czy inne stanowisko, zdając. Ale prace statutowe w Polsce nie istnieją. Nie ma remontów, nie ma spotkań, nie ma konferencji. Nic takiego w tej chwili nie istnieje. Ja cieszę się, że w Polsce zostały zarejestrowane dwie partie polityczne nurtu normalnego, zdrowo myślącego, którzy rozumieją, że gdzie jest nasze miejsce w Europie, gdzie jest nasze miejsce w obecnym konflikcie zbrojnym. Te partie, ja się nawet boję ich nazwać, powiedzieć ich nazwę, bo powiedzą, że jeżeli ty was reklamuje, to znaczy, że jesteście w jakiś sposób tam agentami. Ale cieszę się, że są tacy ludzie i ja ciągle liczę na to, że historia tocząca się kołem spowoduje, że w następnych wyborach już naprawdę ludzie rozsądni, ludzie, którzy naprawdę są za Polską, swobodną, bezpieczną, oni zdobędą większość w tym parlamencie. I w jakiś sposób pomogą też doprowadzić do końca sprawy, które mnie dotyczą, nawet nie mnie osobiście, ale zostało kilka spraw w Polsce niezakończonych, których nie mogę zakończyć przy tym układzie politycznym. Mam tu na myśli przede wszystkim zbudowanie parku rozrywki w Trzciance na mogile 56 żołnierzy radzieckich. Tej sprawy nie udało mi się wygrać przy PiS-ie, nie udało też mi się wygrać przy obecnych władzach. Ta sprawa, ona miała swój finał nawet w Strasburgu, w tym Trybunale Praw Człowieka. Wszędzie została umorzona
A fakt jest taki, potwierdzony dokumentami, innymi dowodami, że w Trzciance zrujnowano pomnik na grobie 56 żołnierzy radzieckich i teraz tam chodzą panie i paniusie z psami. I nie udało się nic zrobić. Nic się nie udało zrobić. Wszystko prokuratura i sądy poumarzały. Dopiero będę mógł tych chłopaków wykopać i godnie pochować, gdy urzędu będą ludzie mojego pokroju. I takich spraw jest kilka, bo Polska w sposób oczywisty łamie, no nie Polska, rządy polskie łamią uzgodnienia między Polską i Rosją z 92-94 roku. Czarno na białym, ale niestety okazuje się, że jednak polityka decyduje, nie decyduje prawo, nie decydują kodeksy, nie decydują uchwały czy tam jakieś kontrakty. Decyduje polityka. Więc żeby te sprawy ruszyć, musi u władzy być ktoś mojego pokroju. Zadam ci takie pytanie, bo nie jestem prawnikiem, ale ty zapewne ze względu na swoją działalność chyba znasz to pod względem prawnym, jak to wygląda. Czy nie jest czasem tak, że w ogóle ochrona miejsc pamięci takich poległych żołnierzy jest, że tak powiem, zagwarantowana jakimś międzynarodowym prawem? Oczywiście, że jest. Ona jest zagwarantowana polskim kodeksem karnym i dwoma konkretnymi traktatami z Federacją Rosyjską. W 1992 roku podpisanym jest to traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. To jest traktat międzynarodowy ratyfikowany przez parlamenty Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. To jest w Konstytucji napisane, że źródłem prawa są między innymi traktaty międzynarodowe. Ten traktat, jeśli by postanowienia tego traktatu byłyby przez Polskę respektowane, to nie byłoby żadnej wojny, nie byłoby Ukrainy, nie byłoby rujnowanych pomników, nie byłoby takiego napięcia. Ale tak nie jest. Tam artykuł bodajże 17 wyraźnie mówi, że zachowane będą pomniki, zachowane będą cmentarze i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie obiekty dotyczące Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, które przyszło ze wschodu, znajdują się pod ochroną prawną tych traktatów i prawa polskiego. Ale na to nikt nie zwraca uwagi. To jest respektowane w zależności od władzy, która w dany moment jest przy. Chciałoby się skazać przy żłobie, ale nie będę tak mówił, bo to ja nie jestem przecież człowiekiem źle wychowanym, która w dany moment sprawuje władzę. Z jednej strony powiem ci szczerze, że ja się nie dziwię, że tak powiem, że upadek tych polskojęzycznych władz nastąpił do tego stopnia, że niszczy pomniki żołnierzy radzieckich, bo muszę się podzielić również taką przykrą, może osobistym doświadczeniem. Mój dziadek, powiem o swoim dziadku, on był żołnierzem 2. Armii Wojska Polskiego. Walczył przeciwko Niemcom, doszedł do Drezna i później po raz z Drezna został przerzucony w Bieszczady, gdzie przeciwko tym bandom UPA walczył jeszcze przez kolejne 2 lata. I powiem szczerze, że wiele opowiadał mi, kiedy byłem małym chłopakiem, o tamtych czasach. Rzadko kiedy, powiem szczerze, że rzadko kiedy jako dorosła osoba, on opowiadając tę historię, rzadko kiedy nie rozpłakał się. Także naprawdę ta wojna na niego miała bardzo destrukcyjny wpływ. A najbardziej chyba właśnie w Bieszczadach przeciwko banderowcom. I cieszę się może z jednej strony, że mój dziadek nie dożył tych czasów, w których zaczęto nawet burzyć pomniki tych polskich żołnierzy, którzy walczyli przeciwko UPA. A to ma miejsce i miało w Bieszczadach. Są takie historie, można wyczytać, gdzie nawet mieszkańcy jakichś tych miejscowości bieszczadzkich stawali w obronie tych pomników polskich żołnierzy, którzy walczyli za nich, za Polaków, przeciwko banderowcom, a dzisiaj odbiera się im nie tylko pamięć, ale niszczy się, no po chamsku można powiedzieć, niszczy się buldożerami, ich koparkami, ich miejsca pamięci. Także jest to straszne i dobijające, że coś takiego ma miejsce na terenie Polski. A powiedz mi, jak sobie teraz radzisz? Co porabiasz w Rosji?
Czy odnalazłeś tam taki spokój, no, że jesteś z żoną? Jak wam się wiedzie? Bo zapewne wiele osób chciałoby wiedzieć, jak się tobie żyje osobiście obecnie teraz po tych wszystkich, że tak powiem, ciężkich chwilach, które cię doświadczyły we własnej ojczyźnie. Ja traktuję Federację Rosyjską jako moją drugą ojczyznę. Język rosyjski jako mój drugi język, też ojczysty. Ja czuję pełne bezpieczeństwo fizyczne. Nie boję się, że ktoś po mnie przyjdzie, a to jest bardzo ważne. Bo w swoim własnym kraju z powodu polskich polityków takiego spokoju nie miałem. Ja zajmuję się tutaj projektem dotyczącym Wojska Polskiego powstałego w Sielcach nad Oką. Od 18 roku już tym się zajmuję. Zajmuję się sprawą odbudowy sztabu, który spłonął. Zajmuję się odbudową pamięci o tych żołnierzach, o tej armii. Bo niestety ta pamięć zamiera właściwie wszędzie, przy czym w Polsce ona jest zwalczana, a w Rosji, no, siłą rzeczy przede wszystkim trzeba pamiętać o swoich żołnierzach. I ja się nie dziwię, że wielu młodych ludzi w Rosji nie pamięta, nie wie o istnieniu tak wielkiej siły, jak polskie armie, i tego faktu nie pamięta, nie zna, że to wojsko przyszło właśnie z Jazdanskiego województwa. Ja jeżdżę po całej Rosji. Latem byłem przecież aż na Syberii, daleko, daleko. Wszędzie prowadzę wystawy, wszędzie spotykam się z młodymi ludźmi i opowiadam o tym, że Polacy i Rosjanie bili się przeciwko najstraszniejszej siły, jaką były faszystowskie Niemcy, hitlerowskie. I ja wykorzystuję ten fakt historyczny jako instrument do odbudowy, budowy, do zachowania resztek zdrowego rozsądku i resztek tej przyjaźni dobrosąsiedzkiej, jaka Polskę i Rosję łączyła i która na rzeczy samej nigdy nie wygasła. Ona jest tylko zduszona, ona jest tłamszona poprzez politykę z użyciem służb specjalnych. Ja nie dziwię się, że tak niewielu ludzi w Polsce mówi o tym głośno, że przyszłość Polski jest związana z Federacją Rosyjską. I nikt Federacji Rosyjskiej ze świata nie usunie, i Polski też nie usunie, i trzeba szukać dróg, żeby współpraca się rozwijała, została zachowana, bo to jest w interesie naszym jak najbardziej. Ja nie dziwię się, że Polacy, którzy niegdyś aktywnie o tym mówili, w tej chwili po prostu milczą, bo ja sam przeżyłem horror zatrzymania. Wiem, że służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne są bezkarne i są bezwzględne. A to wynika przede wszystkim z ich bezkarności. Więc ja nie potępiam ludzi, którzy w tej chwili powinni jako mężczyźni występować w Polsce, krzyczeć stop wojnie i tak dalej, przyjaźń z Rosją. Ja się nie dziwię, bo nikt nie chce siedzieć w więzieniu. Nikt nie chce siedzieć w więzieniu. I ja liczę na to i wierzę, że w Polsce wróci normalność i że ona wróci w wyniku demokratycznych wyborów parlamentarnych. Żyje mi się w Rosji doskonale. Tutaj kilka lat temu założyłem z kolegą Rosjaninem szkołę boksu. Sam pracuję nad sobą. Mogę się pochwalić doskonałą formą fizyczną. Mam zamiar długo żyć, żeby przeżyć wielu tych ludzi, których nienawidzę, i mam nadzieję też osiągnąć ten cel. Jestem zaangażowany w różne projekty. Głównie dotyczą one Wojska Polskiego, które zostało sformowane w Sielcach nad Oką. Wiele mam planów, wiele marzeń i myślę, że ogromną ich część zdołam zrealizować. Dziękuję Ci, Jurku, bardzo za podzielenie się swoją historią z naszymi słuchaczami i widzami.
szczerze od serca życzę Ci powodzenia w realizacji swoich celów, swoich marzeń. Dziękuję bardzo. Jeszcze Polska nie zginęła. Tego się trzymajmy. Dziękuję. Na razie.